10 historii powstania różnych sportów bądź sztuk walki. MMA. Pierwszym udokumentowanym sportem walki przypominającym dzisiejsze MMA był pankration, w którym stosowano różne techniki z klasycznych greckich zapasów i pięściarstwa. Obok pięściarstwa i zapasów znajdowały się one w programie antycznych Igrzysk Olimpijskich. Współczesne mieszane sztuki walki swój rodowód wywodzą od organizowanych od lat 20. XX wieku brazylijskich turniejów oraz sięgających lat 70. japońskich zawodów zwanych kakutugi. Początkowy okres rozwoju sportu przypadł na pierwszą połowę lat 90., kiedy w USA zorganizowano pierwszy oficjalny turniej MMA pod nazwą UFC 1, a w Japonii założono organizacje Shatu i Pancras. Do światowej popularyzacji sportu doszło po 2000 roku. Przyczyniły się do tego, dzięki kontraktom z dużymi stacjami telewizyjnymi, konkurujące ze sobą amerykańskie organizacje UFC oraz japońska Pride. Ostatecznie w 2007 roku ta druga została przejęta przez właścicieli UFC. W konsekwencji amerykańska organizacja zdobyła dominującą pozycję na rynku. Capoeira. Capoeira została stworzona w XVIII i XIX wieku przez niewolników w Brazylii. Największe skupiska były w Salwadorze i w Rio de Janeiro, dla których stała się sposobem na manifestowanie odrębności kulturowej, ale także zabawą pozwalającą zapomnieć o codziennej niedoli. Wywodzi się z rytualnych tańców plemion afrykańskich, łącząc w sobie ich rytmy, charakterystyczne pozycje. Zawiera też wiele cech kulturowych charakterystycznych dla Indian południowoamerykańskich. Nowoczesna, zmodernizowana capoeira zawiera wiele elementów realnej walki, samoobrony, akrobatyczne ewolucje, kopnięcia oraz obalenia. Zawiera wiele kopnięć obrotowych w porównaniu do innych sztuk walki. Capoeira spośród innych sztuk walki wyróżnia się dynamizmem i taneczną płynnością. Niewiele jest statycznych pozycji, dużo natomiast zamaszystych kopnięć i podcięć. Warto tutaj zaznaczyć, że niewolnikom brazylijskim nie pozwalano walczyć. Z tego względu zaczęli tańczyć i łączyć taniec z walką. Sambo. Od początku lat 20. XX wieku w Związku Radzieckim trwały studia nad stworzeniem uniwersalnego systemu walki wręcz dla potrzeb Armii Czerwonej. Głównym pracom przewodzili Wasili Oszczepkow, ekspert judo, oraz Władimir Spiridnow, ekspert zapasów i jiu-jitsu. Głównym celem badań było znalezienie optymalnego połączenia technik narodowych sztuk walki z terenów Związku Radzieckiego z technikami dalekowschodnimi i w mniejszym stopniu zachodnioeuropejskimi. Efektem prac było wydanie w 1927 roku instruktażu Samoobrona bez broni, w skrócie Sambo, który stał się podstawowym podręcznikiem walki wręcz dla Armii Czerwonej, Milicji i Służb Specjalnych. Zwieńczeniem starań ekspertów było uczynienie z sambo statusu oficjalnego sportu walki Związku Radzieckiego. W 1966 roku oficjalnie uznano sambo jako sport, zaś w 1967 roku w Rydze zorganizowano pierwszy w historii międzynarodowy turniej sambo, w którym wzięli udział zawodnicy ze Związku Radzieckiego, Jugosławii, Bułgarii, Mongolii i Japonii. Zaś w 1972 roku odbyły się pierwsze Mistrzostwa Europy. Krav Maga. Twórcą systemu był Imi Lichtenfeld, znany też jako Imi Sadeor. Był on mistrzem Słowacji w zapasach, boksie oraz gimnastyce. Znał też jiu-jitsu. W latach 30. XX wieku stanął w obliczu realnego zagrożenia ze strony faszystowskich bojówek, gdyż był Żydem. Ze względu na swoje umiejętności stał się liderem młodych Żydów, którzy starali się przeciwstawiać narastającej fali agresji. W czasach okupacji faszystowskiej zorganizował grupę samoobrony, która strzegła żydowskiej dzielnicy. Dzięki wielu walkom stoczonym z silnymi przeciwnikami, często uzbrojonymi w pałki i noże, zdobył doświadczenie umożliwiające po wielu latach na skonstruowanie własnej odmiany systemu walki wręcz. Oparł się na założeniu, że w walce z silniejszym, często lepiej wyszkolonym przeciwnikiem, głównym atutem jest skuteczność ataku. Historia Krav Magi jest ściśle powiązana ze zmianami ustrojowymi Izraela i potrzebami izraelskich sił militarnych związanych z ochroną kraju w jednej z dwóch najbardziej zagrożonych stref na świecie. We wczesnych latach 40. podziemie izraelskie organizowało wyzwoleńcze
ruchy, które walczyły o niepodległość Izraela. Do takich grup należała utworzona w 1919 roku organizacja Hagana, czyli po hebrajsku obrona, która posługiwała się właśnie czymś, co ewoluowało w Krav Magę. Boks. Walka na pięści jest jednym z najstarszych sportów znanym już w starożytnej Grecji w Cesarstwie Rzymskim. Znajdował się on w programie antycznych Igrzysk Olimpijskich. Bijatyki dwóch sportowców były bardzo brutalne i często kończyły się śmiercią. Walki te, toczone ze minimalną ilością reguł, niewiele miały wspólnego z boksem sportem, który z kolei narodził się dopiero w 1719 roku w Anglii. Wówczas to James Figg, uznawany za pierwszego w historii mistrza Anglii, założył przy Tottenham Court Road w Londynie Akademię Boksu. Walczący nie nosili rękawic i zadawali ciosy, dopóki który z nich nie został znokautowany lub opadł z sił. Zasady boksu opublikowano w Wielkiej Brytanii w 1837 roku i te zasady m.in. wprowadziły wymóg zakładania rękawic. Początkowo współistniały one ze zasadami londyńskimi, jednak do końca XIX wieku praktycznie wyparły i walki w rękawicach stały się standardem. Symbolem tych przemian stał się John Sullivan, uznawany za ostatniego mistrza walca na gołe pięści, a zarazem pierwszego mistrza wagi ciężkiej w walce w rękawicach. W 1916 roku wprowadzono zasadę walki do 15 rund po 3 minuty każda. W latach 80. XX wieku wskutek tragicznej śmierci koreańskiego boksera zawodowe walki ograniczono do 12 rund. Aikido. Moriei Ushiba, noszący tytuł O-sensei, czyli szacowny mistrz, opracował Aikido opierając się na swoich wcześniejszych doświadczeniach oraz na walce za pomocą włóczni Yari i krótkiego kija Yo. Jednak prawdopodobnie największy wpływ na formy Aikido miała sztuka walki japońskim mieczem katana. W wielu przypadkach ruchy osoby ćwiczącej Aikido przypominają ruchy szermierza bez miecza. Występujące w Aikido uderzenia wywodzą się z ataku z bronią, a odpowiadające im techniki z form odbierania broni. Część szkół Aikido nie uwzględnia ćwiczeń z bronią, inne dużą część czasu poświęcają na trening drewnianym mieczem. Moriei Ushiba rozwijał swoją sztukę walki przez większą część życia. W latach 20. i 30. XX wieku nauczał jej pod nazwą Aiki Bohutsu, czyli sztuka walki Aiki, a następnie Aiki Budu. W 1940 roku zawiązała się fundacja Aikaki, której pierwszym przewodniczącym został syn Ushiby. Fundacja ta do dziś jest najważniejszą organizacją w świecie Aikido. Jednym z podstawowych zadań jest propagowanie Aikido na świecie. Jiu-Jitsu. Tradycyjna japońska sztuka walki lub metoda walki wręcz bez broni. Historia początku powstania Jiu-Jitsu jest nadal tematem wielu sporów. Jedni uważają, że jest to system rdzennie japoński, uznający za prekursora Takenouchi, założyciela w 1532 roku pierwszej formalnej szkoły jiu-jitsu. Inni twierdzą, że jiu-jitsu pochodzi z Chin i zasługę przyznają przybyłemu w 1559 roku do Japonii mnichowi i sprowadzonemu przez niego Kenpo. Jeszcze inni łączą powstanie tej sztuki walki z japońskimi lekarzami, którzy uczyli się w Chinach i system ten prawdopodobnie sprowadzili do Japonii. Wśród nich wyróżniał się lekarz z Nagasaki, Yoshitoki, któremu przypisuje się stworzenie szkoły i pierwszej zasady jiu-jitsu. Ustąp, aby zwyciężyć. Judo. Twórcą tego systemu był Igoro Kano. Sama sztuka walki wywodzi się ze sztuki samoobrony o nazwie jiu-jitsu, która ukształtowała się w okresie Edo. Umiejętność ta była wykorzystywana m.in. przy dokonywaniu aresztowań. Z kolei jiu-jitsu wywodzi się od Sechizumo, zapasów organizowanych w czasie przyjęć dworskich. Sam Kano jako młodzieniec nie był silny ani duży, w wieku 20 lat ważył zaledwie 45 kg, przez co często mu dokuczano. Za namową przyjaciela rodziny zaczął trenować jiu-jitsu, jednak napotkał trudności ze znalezieniem odpowiedniego nauczyciela. Po znalezieniu odpowiedniej dla siebie szkoły, Jugoro rozpoczął systematyczny trening i w wieku 21 lat zdobył tytuł Shiana, czyli mistrza. Stał się asystentem instruktora, który jednak niedługo potem zachorował i zmarł. Kano znalazł inną szkołę, w której większy nacisk kładziono na rzuty niż na układy formalne kata. W międzyczasie Kano zaczął opracowywać własne techniki i udoskonalać już mu znane, co prowadziło do stopniowego przekształcenia jiu-jitsu w judo. Opracował m.in. takie techniki jak kata guruma czy ukigoshi. W wieku 22 lat zaczął prowadzić własną szkołę walki w świątyni buddyjskiej, która mieściła się w Higashi-ueno, w tokijskiej dzielnicy.
Dwa lata później szkoła została przeniesiona w inne miejsce. Stała się pierwszą i zarazem największą szkołą judo na świecie. Taekwondo. Swoje pierwsze korzenie taekwondo opiera na tradycyjnych koreańskich sztukach walki, a jego historia jest związana ze historią Korei. Istnieją przekazy historyczne świadczące, że już za czasów państwa Goryeo istniał prosty system walki. W 1935 roku japońska ekspedycja archeologiczna odkryła królewskie grobowce w Tunku, prowincja Hwando w Mandżurii. W obu grobowcach zauważono na sufitach freski przedstawiające stojących mężczyzn, którzy najprawdopodobniej ćwiczą taekwondo, a właściwie sztukę będącą czymś w rodzaju pierwowzoru taekwondo. Ninjutsu. Ninjutsu zostało stworzone przez grupę ludzi głównie z prowincji Iga oraz miasta Koka w Japonii. Przez całe swoje istnienie shinobi używający ninjutsu byli postrzegani jako zabójcy, zwiadowcy i szpiedzy. Ninjutsu widziane było głównie przez pryzmat działania w ukryciu i używania podstępów. W powszechnym wyobrażeniu shinobi łączeni byli z działalnością postrzeganą dzisiaj jako przestępcza. Ninjutsu powstało jako zbiór fundamentalnych metod przetrwania, przydatnych w niebezpiecznych regionach feudalnej Japonii. Shinobi używali swoich umiejętności, aby zwiększyć swoje szanse na przetrwanie w groźnych czasach politycznego zamętu. Ninjutsu zawierało w sobie także metody zbierania informacji, techniki pozostawania niewykrytym oraz mylenia tropów. Współcześnie istnieje wiele szkół ninjutsu, a niektóre z nich podają, jakoby pochodziły od pierwszych japońskich szkół. Jest to jednak temat ciągłych sporów badaczy. Ponadto istnieją tradycyjne sztuki walki, takie jak Tenshin Shoden Katori Shinto Ru, które wykazują się cechami ninjutsu. Więc ogólnie ninjutsu jest sztuką walki, ale nie tylko. Z kolei od samego ninjutsu wywodzi się wiele pomniejszych sztuk walki, które już są tylko sztukami walki. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, czym chcecie kolejną dyszkę. I zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, a to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się. Cześć.